Aneta Gober, witam Państwa bardzo serdecznie w programie kulturalnym Telewizji Górczewska. Szanowni Państwo, my dziś porozmawiamy o najbliższych proponowanych przez Bemowskie Centrum Kultury wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych, a także o tym, jakie działania będą podejmowane przez Bemowskie Centrum Kultury w klubie Karuzela. Szanowni Państwo, teraz porozmawiamy z dyrektorem Bemowskiego Centrum Kultury. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie dyrektorze, porozmawiamy na temat planów, jakie mają Państwo w stosunku do klubu Karuzela, jakieś najbliższe proponowane działania, ale na początek zacznijmy od tego, kiedy została podpisana umowa na przejęcie klubu Karuzela. Umowę podpisaliśmy pod koniec października i zaczęła obowiązywać od początku listopada. To jest umowa podpisana z kim dokładnie? To jest umowa podpisana z Akademią, z APS-em, dzierżawcą osiedla, drugą stroną jest Bemowskie Centrum Kultury. Panie dyrektorze, co Bemowskie Centrum Kultury zyska przez tego typu umowę? Bemowskie Centrum Kultury przede wszystkim zyska bardzo ciekawą historyczną przestrzeń, zyska miejsce do działania i zyska przestrzeń do działań animacyjnych, które chcemy bardzo mocno rozwijać, takich działań społecznościowych włączających mieszkańców i osiedla, i całej dzielnicy, działania ośrodka. No i cóż, no ja myślę, że przede wszystkim zyskają mieszkańcy, jeśli w końcu uda nam się ten obiekt otworzyć po remoncie i zaproponować takie działania, które mam nadzieję będą, sprostają oczekiwaniom mieszkańców dzielnicy. Panie dyrektorze, bo pan powiedział, że to jest miejsce z bogatą historią. Przypomnijmy, że to jest miejsce, sięgając do roku 1955, wówczas to kiedy radzieccy robotnicy tam na tym terenie mieszkali, pełniło to funkcję teatru. Czy państwo również będziecie chcieli w ten sposób, żeby takie działania wprowadzić również? Tak, będziemy chcieli, żeby Karuzela oferowała interdyscyplinarny program kulturalny. Będzie miejsce również na teatr w różnych jego odsłonach. Czy to duża przestrzeń? Tak, to jest ogromna przestrzeń. Cały budynek ma ponad 1700 metrów kwadratowych. Sala widowiskowa, którą pewnie część z Państwa zna, pamięta i pewnie ma z tym miejscem związane różne wspomnienia. Będzie pełniła również funkcję sali teatralnej. Rozmawiamy z kilkoma poważnymi instytucjami, grupami teatralnymi, które chciałyby tam rozpocząć działalność. Chcemy, żeby ta scena również była taką sceną impresaryjną, którą można po prostu wynająć i zorganizować jakieś wydarzenie. Ale oczywiście obok programu teatralnego chcemy, żeby tam był również program artystyczny z innych dziedzin. To miejsce ma bogatą tradycję muzyczną. Jest kilka albo kilkadziesiąt nawet zespołów, które zaczynały w Karuzeli. Też Karuzela przez pewien czas pełniła rolę takiego ośrodka, gdzie rodziła się warszawska muzyka, taka powiedziałam, undergroundowa, więc też chcielibyśmy do tej tradycji powrócić, ale oczywiście również inne formy. No, mamy nadzieję, że to będzie i film, i może opera, a może jakiś inny. Bo klub filmowy również działał. Tak, może burleska. Zobaczymy jeszcze. Cały czas jeszcze pracujemy nad tym programem. No i jak tylko uda nam się zakończyć te prace takie remontowe, no to zaprosimy wszystkich na takie huczne otwarcia, a tak naprawdę chyba na otwarcia, dlatego że planujemy kilkanaście wydarzeń takich, które jakby otworzą ten program. Panie dyrektorze, pan powiedział o tej działalności kulturalnej, o teatrze, ale powiedzmy też o zajęciach, jakie będą proponowane. Czy to będą jakieś zajęcia, które różnić na przykład się będą od tych, które odbywają się w Bemowskim Centrum Kultury? To miejsce, znaczy Karuzela, będzie miejscem zupełnie innym niż Bemowskie Centrum Kultury, w którym się obecnie znajdujemy, dlatego że chcemy, żeby to było miejsce takich działań animacyjnych oraz takiego programu społecznościowego. Chcielibyśmy, aby to było przede wszystkim takie centrum aktywności lokalnych, taki troszkę inkubator również dla działań różnego rodzaju, które proponują sami mieszkańcy Bemowa oraz różnego rodzaju aktywiści, grupy formalne, nieformalne, organizacje pozarządowe. Chcemy, aby tamten program powstawał społecznościowo. Już zresztą zaczęliśmy współpracę z kilkoma osobami, które na osiedlu mieszkają bądź są z nimi związane. Będziemy wspólnie budować takie działania, które raczej będą włączające, raczej nastawione na to, że będziemy wspólnie generować pomysły, a nie gotowa oferta, którą w tej chwili oferuje Bemowskie Centrum Kultury.
Czy to będą bezpłatne takie, można powiedzieć, spotkania? Myślę, że będą i bezpłatne, i płatne. Natomiast na pewno chcielibyśmy, żeby ta przestrzeń, w której się tutaj znajdujemy, żeby ona była taką przestrzenią typowo warsztatowo-zajęciową, natomiast tamta rzeczywiście, żeby była bardziej przestrzenią do spędzania wolnego czasu. Raczej planujemy tam takie miejsca, do których będzie można przyjść w każdym momencie, wypić sobie kawę, skorzystać z codziennej prasy, przeczytać książkę, która będzie w podręcznej bibliotece, zaproponować jakiś swój własny pomysł pod warunkiem, że chce się go razem z nami zrealizować. Chcemy też włączyć studentów, którzy mieszkają na osiedlu, ale także tych, którzy na tym osiedlu nie mieszkają, w jaki sposób? Działania. Chcielibyśmy, aby tam jakby jednym z takich elementów karuzeli był coś, co sobie roboczo nazwaliśmy domem praktyk animacyjnych, dlatego że APS, o czym pewnie Państwo wiecie albo i nie wiecie, kształci również edukatorów artystycznych, animatorów kultury oraz pedagogów. Więc wydaje nam się, że karuzela mogłaby być świetnym miejscem, gdzie studenci APS-u mogliby odbywać praktyki, staże, realizować swoje pomysły. Niekoniecznie tylko takie eventowe, jak to miało miejsce do tej pory. Zresztą już zaczęliśmy prowadzić rozmowy z samorządem studenckim i z opiekunami praktyk, żeby po prostu włączyć studentów w programowanie działań w karuzeli oraz w ich realizacji. Proszę powiedzieć, panie dyrektorze, na jakim etapie są obecnie prace zmierzające do tego, aby w końcu tam już te zajęcia różnego rodzaju się odbywały? Pewnie za chwilę pójdziemy, żeby zobaczyć to miejsce. To państwo zobaczycie, że tam prace trwają. My jesteśmy po kolejnych audytach technicznych, które miały na celu sprawdzenie stanu technicznego budynku. Najprawdopodobniej w najbliższych dniach otrzymamy taki pełny raport, który pozwoli nam zaplanować wszystkie prace remontowe i może z jakąś większą odpowiedzialnością powiedzieć, kiedy uda nam się je zakończyć. Audytorzy sprawdzają w zasadzie wszystko, od kwestii konstrukcyjnych, przez kwestie przeciwpożarowe, sprawdzali elektryczność całkiem niedawno. Już wiemy, że ten budynek wymaga jednak poza takim jakby zewnętrznym remontem, ale wymaga również naprawienia pewnych rzeczy, które są jakby istotne z punktu widzenia takiego bieżącego funkcjonowania. No póki co audytorzy, z którymi rozmawialiśmy, powiedzieli, że no na tym etapie wpuszczanie tam większych grup mieszkańców jest po prostu niemożliwe, dlatego że ten budynek trzeba po prostu dostosować do wszystkich norm, które w tej chwili obowiązują. Miejmy nadzieję, że to stanie się już niedługo, a oczywiście Państwa zapraszamy na krótką wizytę w klubie Karuzela. Szanowni Państwo, i kolejna osoba w naszym dzisiejszym programie, pani Ilona Sawicka z działu programowego Bełmowskiego Centrum Kultury. Pani Ilono, jakie atrakcje będą zaproponowane w najbliższym czasie mieszkańcom, tym najmłodszym, dzielnicy Bełmowo? Tych najmłodszych zapraszamy z rodzicami już w najbliższą niedzielę 23 listopada na teatralny poranek bajkowy
zatytułowany Podróż z pchłą szachrajką w reżyserii Anny Seniuk. Zagramy dwa razy. Pierwszy spektakl będzie o godzinie 11, a drugi o godzinie 13. Także na pewno dla nikogo nie zabraknie biletów. I chciałabym również już wspomnieć o porankach grudniowych. Grudzień jak zwykle jest w tematyce Świętego Mikołaja, a więc pierwszy poranek zagramy 7 grudnia. Tytuł spektaklu Zimowa opowieść, a na Mikołaja w Krainie Lodu zapraszamy 14 grudnia. Szanowni Państwo, teraz porozmawiamy z Małgorzatą Sachryń z Błemowskiego Centrum Kultury, między innymi na temat Jarmarku Różności, jaki ma się odbyć w najbliższym czasie. Jarmark oczywiście bożonarodzeniowy. Dokładnie. Małgosiu, powiedz nam najpierw o tym jarmarku. Kiedy ten jarmark się odbędzie? Na jakim etapie są obecnie prace związane z realizacją tego jarmarku? Jeśli chodzi o świąteczny Jarmark Różności, to grudniowa edycja tradycyjnie odbędzie się 2 tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, czyli w dniach 13-14 grudnia. Impreza odbędzie się w godzinach 12-18. Będzie to czas, kiedy mieszkańcy mogą przyjść, zrobić zakupy na święta, począwszy od prezentów, po elementy dekoracyjne, również żywność i różnego rodzaju produkty, które są wytworem pracy ludzkiej i jest to rękodzieło przede wszystkim, dlatego że nie przyjmujemy wystawców, którzy kupują produkty w innych miejscach i próbują je sprzedawać jako wytwory własnej pracy. Aktualnie jesteśmy na etapie przyjmowania zgłoszeń, także serdecznie... Kto może się zgłosić właśnie? Zgłosić może się każdy, kto tworzy rękodzieło artystyczne. Tak jak wspomniałam, mogą to być akcesoria modowe, biżuteria, dekoracje, wszystko, co jest wytworem pracy rąk ludzkich. Także jakby te zgłoszenia są weryfikowane na podstawie fotografii załączonych przez każdego z wystawców, a następnie informujemy wystawców, czy zostali zakwalifikowani do udziału. Miejsce mamy dosyć dużo, zazwyczaj właśnie mamy około... Ile jest tych miejsc? Około 100 wystawców, także staramy się nie odrzucać, chyba że ktoś się nie kwalifikuje ze względu na jakby rodzaj prac. Jeżeli widzimy, że to są rzeczy, które są ewidentnie kupione gdzieś w jakiejś hurtowni, no to wiadomo, że tego typu zgłoszenia nie są przyjmowane. Gdzie szczegółowe informacje na ten temat mogą się pojawić? Szczegółowe informacje od kilku dni są dostępne na naszej stronie, czyli www.artbem.pl. Tam jest dostępny regulamin imprezy, także bardzo proszę wszystkich o zapoznanie się z tym regulaminem. Jest również załączona karta zgłoszeniowa. Są to bardzo proste formularze do wypełnienia, w razie czego można ewentualnie zapytać osobę, która te zgłoszenia przyjmuje, jeżeli cokolwiek jest niejasne, także jesteśmy do dyspozycji cały czas, więc można do nas dzwonić i nas pytać, z pewnością odpowiemy i udzielimy jak najwięcej informacji. A jak wielu wystawców zjawiło się w ubiegłym roku? Znaczy średnio jest ponad 80 wystawców, no nie liczymy tutaj warsztatów dodatkowych i animacji, a warto podkreślić, że jarmark to nie tylko kiermasz rękodzieła artystycznego, ale także warsztaty i animacje, które są w większości bezpłatne dla mieszkańców. Czy już właśnie wiadomo, co się na ten temat, jakie teraz na razie jesteśmy na etapie również nawiązywania współpracy z partnerami, którzy chcieliby włączyć się w to wydarzenie. Tutaj głównie ukłon w stronę naszych lokalnych przedsiębiorców, klubokawiarni, bo z tymi podmiotami współpracujemy od wielu lat i myślę, że to dzięki nim w dużej mierze ta impreza tak dobrze się przyjęła. Także jesteśmy na etapie ustaleń i negocjacji dotyczących tego, co się będzie działo. Jeśli chodzi o tematykę warsztatów, to pozostajemy przy tematach związanych z ekologią i oczywiście ze świętami. Zależy nam na tym także, aby propagować idee dotyczące zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, także z pewnością takie akcenty również się pojawią. I dodatkowo, tak jak wspomniałam, kolejnym elementem będzie część artystyczna. Pierwszego dnia zaprosimy Państwa na koncert w wykonaniu uczniów szkoły imienia Krzysztofa Komedy, przepraszam. Która z Państwem współpracuje. Tak, ze szkołą imienia Krzysztofa Komedy współpracujemy już od ponad 3 lat. W tym roku w każdym miesiącu mają zaplanowany u nas jeden koncert w skali miesiąca, także serdecznie zapraszamy. Są to koncerty, które są naprawdę na wysokim poziomie, wykonują je najczęściej uczniowie, pod okiem oczywiście nauczycieli, osób, które prowadzą dany zespół i daną sekcję. Dodatkowo drugiego dnia zaprosimy Państwa na 2 poranki bajkowe, ale o tym już koleżanka wspominała, więc nie będę dublowała tej informacji. Natomiast wieczorem odbędzie się koncert zespołu Czeczi Worba. To jest taki zespół, który wykonuje muzykę, mówiąc bardzo ogólnie, bałkańską, muzykę z okolic Karpat,
także jest to bardzo taka fajna, żywiołowa muzyka. Wstęp bezpłatny. Koncert akurat jest biletowany, część wydarzeń jest płatna, część jest bezpłatna, natomiast szczegóły również są już dostępne na naszej stronie. Powiedziałyśmy o Jarmarku Różności, a teraz powiedzmy o atrakcjach, jakie w najbliższym czasie będą zaproponowane. Między innymi tutaj mam na myśli Andrzejki. Jeśli chodzi o Andrzejki, to również zaprosimy na koncert uczniów ze szkoły imienia Krzysztofa Komedy. W programie koncertu będą standardy muzyki jazzowej, popowej. Będzie to bardzo zróżnicowany repertuar, także jeśli nie macie Państwo planów na Andrzejki, to 29 listopada o godzinie 18 serdecznie zapraszamy na koncert. Wstęp jest bezpłatny. Super. A jeśli chodzi o kolejną atrakcję folkowo-bemowo, również jest zaplanowana taka atrakcja, kiedy się odbędzie. I czy to pierwsza tego typu edycja? Podejrzewam, że nie. Folkowo-bemowo to jest taki nowy cykl, który realizujemy od października tego roku. Jako pierwsi pojawili się u nas muzycy z zespołu Kapela ze wsi Warszawa. Myślę, że to są bardzo ciekawe wydarzenia, dlatego że zawsze towarzyszą im warsztaty dla dzieci. Zależy nam na tym, aby coś dodatkowego dla tej grupy wiekowej również się pojawiło, żeby oswajać dzieci ze sceną, pokazać im jakby nowe możliwości i otworzyć jakby kolejne pola widzenia i móc rozwijać w nich pasję, a także przełamywać taką blokadę dotyczącą sceny. W październiku odbył się koncert zespołu Kapela ze wsi Warszawa. Dodatkowo były warsztaty śpiewu dla dzieci, które prowadziła pani Małgorzata Krej. Następnie dzieci wspólnie z zespołem wykonały kilka utworów na scenie profesjonalnej, dużej scenie, jak to nazywamy. Także było to naprawdę bardzo fajne doświadczenie, tym bardziej, że doszło do ciekawej interakcji, gdyż dzieci bardzo chciały być na scenie w zasadzie prawie cały czas. Także... Ale to też bezpłatne wydarzenie. To są akurat wydarzenia biletowane. Biletowane. Tak, również. Natomiast myślę, że są w zasięgu, że tak powiem, kieszeni. Większość wydarzeń, które organizujemy w Zdanowskim Centrum Kultury jest bezpłatna, natomiast no, część wydarzeń biletujemy. W listopadzie odbył się koncert zespołu Babuszki, również temu koncertowi towarzyszyły warsztaty dla dzieci. Tym razem dzieci uczyły się wykonywać motanki, to są takie ukraińskie lalki. Natomiast jeśli chodzi o grudzień, 20 grudnia zapraszamy na koncert orkiestry Teatru Sejneńskiego, Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego. Dodatkowo odbędą się warsztaty muzyczne z Pawłem Szampurskim. Dzieci tym razem nauczą się jednej z piosenek, którą również wspólnie z orkiestrą wykonają na dużej scenie. Także myślę, że będzie to również kolejne takie wydarzenie bardzo ciekawe. Grudzień jest dla nas bardzo intensywnym miesiącem, mimo to, że będą święta, to my jakby nie zwalniamy tempa. 5 grudnia o godzinie 19 zapraszamy na koncert Click and Drum. Szkoła prowadzona przez pana Kazimierza Klickiego obchodzi w tym roku swoje 15-lecie. Od ponad 8 lat pan Kazimierz Klicki współpracuje z naszą instytucją, prowadzi bardzo prężnie działające grupy bębniarskie. Także będzie to koncert zespołu Click and Drum. Dodatkowo gościnnie pojawi się Drum Power Band. Myślę, że osoby, które interesują się muzyką etniczną, muzyką latynoską, afrykańską, z pewnością znajdą coś dla siebie. Ale nie chciałabym też jakby zawężać grona odbiorców, bo myślę, że jeżeli chodzi o bębny, to jest to muzyka tak uniwersalna, że każdy znajdzie w tym coś dla siebie. Dodatkowo... Czy to bezpłatne wydarzenie? To jest koncert bezpłatny, także zachęcamy do świętowania wspólnie z nami 15-lecia szkoły pana Kazimierza Klickiego, Click and Drum. Jeśli chodzi o kolejne wydarzenia, to jeszcze pierwsze, od 1 do 28 grudnia zapraszamy na wystawę fotografii Darii Pawendy. Tym razem będzie to magia tańca. Daria Pawenda jest podróżniczką, dodatkowo fascynuje ją taniec, ruch, światło, więc tutaj w galerii na parterze serdecznie zapraszamy. Od 1 grudnia do 28 będzie można podziwiać wystawę fotografii pani Darii. I w zasadzie chyba tak. Bardzo dziękujemy za przedstawienie tych wszystkich propozycji kulturalnych i rozrywkowych dla mieszkańców. Szanowni Państwo, my dziś gościliśmy w Bemowskim Centrum Kultury. Ja dziękuję za uwagę. Zachęcam do oglądania naszych kolejnych programów. Ja również zachęcam i zapraszamy Państwa serdecznie. Jeśli ktokolwiek Państwa chciałby weryfikować te informacje, które przekazaliśmy, to zapraszam na naszą stronę internetową www.artbem.pl oraz na naszego Facebooka, który jest na bieżąco prowadzony i aktualizowany, także znajdziecie tam Państwo najświeższe informacje. Dziękuję. Dziękuję.